十问候。Witam Was w pierwszym takim wywiadzie na Orange Video Fest by LiveTube. Dzisiaj porozmawiam sobie z Adamem i tatą. Jeszcze? Manko! Okej, tak więc pierwsze pytanie do Adama. Bo prawdopodobnie to ty chciałeś zacząć ten kanał. Tak. Na jakiej podstawie, po prostu skąd miałeś pomysł na niego? A pomysł zainspirowałem, w sumie oglądałem YouTube'a bardzo długo, od początku, nie wiem, jak miałem 6 lat chyba już zacząłem oglądać. No i oglądałem takiego JJ Jokera na przykład, na pewno pamiętacie. I później zacząłem oglądać Sebastiana Barycze, który jeździ po całym świecie i nagrywa tam vlogi, jak pracuje i gdzie pracuje. No i w sumie na nim się zainspirowałem tak, żeby zacząć w ogóle cokolwiek na YouTubie nagrywać. No i założyłem kanał i w sumie taki content, jak to się mówi, tak, kanału miał być taki, że będę po prostu opowiadał tak, jak wyglądał mój dzień i ogólnie jakieś różne opowieści. No i później niechcący pojawił się tata. I tak do dzisiaj. Okej, dobra, to dzięki. A teraz takie pytanie do taty, bo ja no, rozumiem, bo... Jest to trudne, żeby z osobą troszkę młodszą prowadzić kanał i się przy tym wspólnie bawić, bo jest to taka trochę bariera, nie wiem. 30 lat różnicy dokładnie jest między nami. Czy jest trudno? Nie. W tej chwili myśmy zaczynali 2 lata temu, Adam miał 15, więc był tak jakby troszkę dzieckiem. Trochę mniejszym, powiedzmy, facecikiem niż jest w tej chwili i w tej chwili to ja bym nagrywał Adam vs Tata takie bardziej dziecinne, bo mnie to zaczęło bawić, bo ja przez 2 lata się niewiele zmieniłem, a on dosyć sporo. No, a on już nie chce nagrywać takich, no powiedzmy, że dziecinnych konkurencji, bo by doroślał. No, a co będzie za 2 lata? Zobaczymy. No okej. A takie pytanie, macie jakiś pomysł na kanał? Nie wiem, jak to dalej urozmaicić, co zrobić nowego? Coś tak, żeby, no nie wiem, żeby zainteresować widza. Właśnie w tej chwili jesteśmy na takim etapie bardziej myślenia, nie? Co można byłoby jakąś nową serię otworzyć, także w tej chwili nie jestem w stanie, bo jesteśmy na takim etapie, gdzie dopiero zaczęliśmy tak myśleć nad jakimiś nowymi seriami na kanale. Jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że żadna tematyka, praktycznie wszystkie tematy do nas pasują. Czy, obojętnie, czy to będzie rozrywkowe, nie wiem, będziemy gadać, opowiadać, cokolwiek. My możemy akurat wszystko, nie jesteśmy jakoś przyłatani do jednego tematu. Ale naprawdę, będziemy eksperymentować. Na razie będziemy różne rzeczy robić, zobaczymy, co się sprawdzi, bo pomysłów mamy kilka. Okej. No dobra, to mniej więcej jeszcze jedno pytanko. Co sądzicie, jak to według Was będzie wyglądać ta cała impreza Orange Video Fest? Czy będzie to według Was ciekawe, czy takie, no nie wiem, no coś jak zjednoczenie youtuberów i zero atrakcji? Bo ja na przykład jestem tego bardzo ciekawy. Ja powiem Ci szczerze, przyjechałem z wielką niewiadomą. Nie wiem, co mogę się tu spodziewać. No jak na razie co, fajna hala, wielka hala, jest scena. No i co, ja nie wiem, jakie mogę tutaj atrakcje. No i jak na razie ludzie się zbierają cały czas, no jest coraz więcej, aż się za głowę, bo kolejki to aż tam za budynek idą, także ludzi pewnie będzie sporo, ale atrakcji to ja nie wiem, jakie tu będą, nie? No wy sobie prawdopodobnie weszliście, a my tam od 8 stoimy w tej całej kolejce i tak łaziliśmy, my tutaj dopiero po 9 weszliśmy. Tak więc wy to jeszcze macie całkiem spoko. A jak tata myśli o tej imprezie? Co to będzie według właśnie pana? Ciężko mi powiedzieć, trochę z ciekawości przyjechałem, ale w sumie po to, żeby no, bardzo wielu youtuberów już poznałem wcześniej, a tutaj chciałem poznać całą resztę, bo tu rzeczywiście chyba będą wszyscy. Ja na pewno będę się dobrze bawił, a jak inni to nie ma pojęcia. No osobiście powiem, że ja też przyjechałem tutaj głównie z ciekawości, bo mieszkam w Warszawie, tak więc nie mam daleko, bo chciałbym też dalej pojechać na takie imprezy typu IM czy PGA, czy coś takiego, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Tam byliśmy i wszędzie było fajnie, naprawdę. W Gdańsku byliśmy na, jak to się nazywało? PGA, tak? Aha. W Gdańsku nie, na PGA to było w Poznaniu. Hoplax Festival, tak. No. Na wszystkich imprezach, nie wiem, która to jest nasza, czwarta chyba, jest świetnie. No ja bardzo miło wszystkie wspominam i podejrzewam, że ta będzie również świetna. No dobra, to dzięki wielkie za wywiad. Dziękuję. I do it for love. I do it for love.